Jarek Widuch, Wojtek Wejnerce, Sebastian Sikora, Piotr Szumliński, Damian Kozioł, Rafał Kot, Robert Paron, krok od podjęcia decyzji, żeby zrobić 80, ale jednak zdrowy rozsądek przemówił, żeby skrócić dystans. 56 w tym roku. Było gorąco, przygrzało na ostatnim tam zbiegu. To był pierwszy raz 56, więc fragment trasy był dla mnie nowy. Zbieg z Muńcuła mocny, bardzo mocny. Rok temu była 80, w tym roku 50, bo kostka odmówiła posłuszeństwa. 20 mi została. A nie, jeszcze setka, ale to za 2 lata. Mistrzostwa Polski? No, potrenujemy i zobaczymy. Bieg super, organizacja bardzo fajna. Tylko, że pogoda nas nie rozpiesza. Albo pada, albo jest tak gorąco, że ledwo się biega. Bieg jest zawsze fajny, ale temperatura dzisiaj dawała mocne nam wyznaki. U mnie się woda skończyła po 20 km i bez tankowania nie byłoby szans. Trasa dobrze oznaczona, jedzonko ok. Wrażenia takie jak i na co dzień, bo właśnie jestem lokalsem, więc biegam po tych trasach cały czas, aczkolwiek na przykład bardzo mi się spodobała ta trasa Małej Rycerzowej, bo niby tylko 20 km, ale strome podbiegi, strome, dość trudne zbiegi, więc takie fajne górskie bieganie, co w Beskidach nie jest takie częste, bo jednak w Beskidach jest mnóstwo takich dróg spychaczowych, szybkich, łatwych na zbiegach, a ta trasa Małej Rycerzowej jest rzeczywiście tak górsko ułożona. Co ja na przykład bardzo cenię w tych terenach, że jest tu mnóstwo tych szlaków, mnóstwo tras i względnie mało ludzi, czyli można w dość dzikich terenach pobiegać. Nawet teraz przez wakacje można znaleźć szlaki, na których się nikogo nie spotka, więc można się zrelaksować od chaosu codziennego. Pobiegłem dzisiaj na prezent dla siebie, jubileuszowy. Ten dystans jest zgodny z moim rocznikiem, więc udał mi się ten prezent, dobiegłem do mety w trudach. Trasa dla mnie trudna, ale bardzo dobrze oznakowana, bardzo dobra atmosfera i za to Wam dzięki, organizatorzy. Super. Biegło się dobrze, tak do 42 kilometra, może dlatego, że maraton to jest taki mój dystans, dlatego, że co roku organizuję takie wyprawy, w trakcie których biegam codziennie maraton. W zeszłym roku 18 maratonów z rzędu, teraz chcę pobiec 36 maratonów z rzędu i przebiec z Częstochowy do Rzymu. No a po 42 kilometrze już tak było trochę kiepsko, trochę też mało płynu wziąłem na pierwszym punkcie rzeczywiście i po 50 kilometrze jakieś skurcze się zaczęły pojawiać. Musiałem zrezygnować po 58 kilometrach, ale i tak jest dobrze. Dzięki za ten fajny bieg i atmosferę super. Jak zobaczyłem te kolejne wbiegi na Muńcuła, powtarzające się i później zbiegi, to już pomału wymiękałem, ale się udało. Jak przestanę czuć stopy po zbiegu z Muńcuła, kto wymyślił te zbiegi tam od 46 km do 53. Bardzo, bardzo ciężkie to było.